Asertywność to ponoć bardzo ważna cecha, i ci, którzy ją posiadają, potrafią realizować nawet bardzo trudne cele. A jak to wygląda u zarządzających polskimi szpitalami? Czy są na tyle zdeterminowani w swoim działaniu, że pomimo przeciwności z prawa i z lewa są gotowi prowadzić prawidłową, rzetelną i efektywną politykę zakupową? Politykę, która może być ważąca przy weryfikacji ich stanowisk, o której tak często i głośno mówi ostatnio szef resortu zdrowia, pan Adam Niedzielski. Ja nazywam się Radosław Harasim, a to jest program Przetargowo TV. Zapraszam. Podobno na świecie są tylko dwie pewne rzeczy. Śmierć i podatki. Tak przynajmniej twierdził Benjamin Franklin, znany nam wszystkim z banknotu 100-dolarowego. Wszystkimi pozostałymi rzeczami rządzi przypadek, uczczęścia szczęścia lub niefart. Dotyczy to również piastowania stanowiska dyrektora publicznego szpitala. Ktoś kiedyś w rozmowie ze mną porównał to stanowisko do... Roli trenera drużyny piłkarskiej. I w sytuacji niezrealizowania kolejnego projektu zgodnie z intencją przełożonych lub podwładnych, chybionej nominacji personalnej, np. Na, na szefa działu zamówień publicznych, czy też braku opracowania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, może być jak przegrany mecz, tym ostatnim. Z praktyki, która przez ostatnie dwa lata, blisko dwa lata miała miejsce, widać wyraźnie, że firmy, patrząc na przepis artykułu 15 R spec ustawy COVID-19, pozwalających zmienić umowę już zawartą o zamówienie publiczne, co do jej wartości, co do sposobu świadczenia, jak również do zakresu. Masowo zaczęły produkować wnioski do zamawiających szpitali z propozycją, żądaniem zmiany treści zawartych umów. Odnosiły się one zarówno co do ceny, oczywiście na niekorzyść szpitala, do zmniejszenia zakresu świadczenia, na przykład niezrealizowania go w 100%. I co ważne również terminach realizacji, które były często bardzo krótkie i przez te terminy dany wykonawca wygrywał przetarg, bo dał dostawę w ciągu 24 godzin, podczas gdy jego konkurent, chociaż był tańszy, ale realnie patrzył na dostawy w kontekście 3-4 dni roboczych. Niestety musiałoby się smakiem i przegrywał przetarg. Wszystkie te elementy dyrektor szpitala teoretycznie jest w stanie zmienić w oparciu właśnie o przepis artykułu 15r specustawy. Ale czy może to zrobić bezkrytycznie? Otóż nie. Są tam zawarte przesłanki, które mówią o tym, że wykonawca wnioskujący o tego typu zmianę umowy musi Razem z wnioskiem przedstawić komplet dokumentów, dowodów, które świadczyłyby bezspornie o tym, że zmiana umowy jest powodowana przez czynniki, które on, wykonawca, nie mógł przewidzieć i dołożył należytej staranności, aby nie miały one wpływu na sposób prawidłowej realizacji umowy. Na przykład, mając umowę z producentem, gdzie ten producent w nowej rzeczywistości odmawia mu dostawy, czy tego produktu, czy w określonym, ustalonym wcześniej terminie, lub też podnosi mu cenę. I pytanie, czy rzeczywiście państwo, zwracam się tu do dyrektorów szpitali, mając takie wnioski od wykonawców? Zbadaliście dokładnie i dysponujecie dowodami materialnymi, że właśnie wykonawca, któremu pozwoliliście na zmianę umowy, zmianę sposobu świadczenia, podnieśliście mu cenę, czy też ograniczyliście w jakiś inny sposób jego zobowiązania z odwołaniem się do artykułu 15 R, miał do tego prawo. Do sprawy specustawy i niuansów związanych właśnie z tymi artykułami 6a i 15R będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach, gdy otrzymamy odpowiedzi od szpitali, do których zwrócimy się z wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Wybierzemy te najciekawsze i zaprezentujemy je Państwu, abyśmy mogli uczyć się na cudzych błędach. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam serdecznie za tydzień, jak zawsze w środę o 8.30. Do zobaczenia.